Cześć wszystkim. Tu jest pucharek siedmiopak, który polega na tym, żeby być pod wpływem siedmiu eliksirów bądź odwarów naraz. I tutaj w ramach wyjaśnienia, prawdopodobnie nie będziecie mieli punktów, żeby po prostu sobie dodać i dodać sobie zdolności. Zobaczycie to w dalszej części, dlatego wam od razu mówię, że tu, gdzie wam teraz pokazuję, możecie kupić sobie eliksir oczyszczenia. I będziecie mogli przypisać sobie jeszcze raz te punkty zdolności. To na tak na początek. I teraz tak, jak już będziecie mieli te punkty, to wchodzimy sobie do punkty, sorry. Tutaj jeszcze sobie wrzucę to oczyszczenie, bo ja ich nie miałem i ja to tak zrobiłem. Także ja używam teraz tego eliksiru oczyszczenia, żeby zresetować sobie te wszystkie przypisane punkty. Jak to zresztą zaraz zobaczycie za chwilę. I teraz tak, wychodzimy stąd, w głównym menu przechodzimy do postaci. Jak widzicie, mi się wszystko zresetowało, nie mam żadnych rzeczy, mutagenów, eliksirów i innych rzeczy, eliksirów, tych umiejętności przypisane. Więc co pierwsze robię, przypisuję sobie mutagen, oczywiście nie ten, tylko ten trochę większy. Zaraz to zrobimy. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to zjechać właśnie na te właśnie tutaj zielone, nie pamiętam jak to się nazywa, i wybrać zdolność odporność nabyta. I kupujemy sobie tą zdolność nabytą. Pamiętać, że może być pierwszy poziom, bo tam jest poziomów są trzy, ale my kupujemy tylko pierwszy, ja kupiłem dwa, ale to nieważne. Drugą zdolność, którą kupujemy, to jest zwiększona tolerancja. I też przypisujemy oczywiście do slotu, jedną i drugą. Jak już mamy to zrobione, da nam to możliwość, żeby wypić więcej eliksirów lub odwarów niż 5. Bo normalnie, standardowo możemy tylko 5 zrobić, co nie za bardzo jest nam potrzebne. Jest nam potrzebne więcej niż 5, czyli że będziemy mogli użyć 6-7. I tutaj pokazuję wam już w ekwipunku, w zakładce, w której używamy właśnie eliksirów. Ja tu dodałem, użyłem sobie 6. Teraz wam pokażę, że mam je wszystkie zapodane. Teraz wchodząc z powrotem do ekwipunku, do tego miejsca, gdzie są eliksiry, zapodaję 7 eliksir i proszę, i pucharek wpada. Tu wam jeszcze na końcu pokażę, że mam wszystkie 7 eliksirów uruchomione. Mam nadzieję, że wam uruchomione, może zażyte. Mam nadzieję, że wam się filmik przyda. Ja się z wami żegnam. Hej!